witam wszystkich w kolejnym filmie z cyklu Jak ukręcić muchę. I po dłuższej nieobecności wracamy do mikroninf. Dzisiaj taka mikroninfa, która sprawiła mi się dość dobrze w tym roku na sanie, to był przypadek, że coś takiego wykonałem i użyłem, bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyła i pokażę Wam, jak to wykonać. Haczyk numer 16, może być 18, do zależności jak chcemy. Główka 2,5, nić stylonowa, takiego koloru. I ona będzie nam służyć jako budowa korpusu i jedna z tych, które na końcu dadzą efekt wizualny. Więc montujemy sobie tę nić do haczyka. Oczywiście tutaj musimy zapamiętać o budowie tego korpusu w kształcie stożka. No i kolejną rzeczą to jest zamocowanie ogonka. Ogonek będzie wykonany z takich o promyków pióra grizzly brązowego. Mocujemy do haczyka, sprawdzamy, czy będzie długość dobra. Jest, może być. No i tutaj mocujemy sobie te promyki do haczyka, wracamy z powrotem do główki i już nam się powoli tworzy stożek. Teraz kolejną rzeczą, którą przymocujemy, dający taki trochę efekt świecący, to jest materiał, z którego się robi patyżony. Tego typu numeracja, kolor jest taki. To był przypadek, że takiego koloru użyłem, ale sprawdził się, więc tak robimy tę muchę. I dzisiaj Wam pokazuję, jak to zrobić. Więc mocujemy sobie ten flash do haczyka. Cały czas tworząc tutaj tą strukturę takiego trzonka, korpusu w kształcie stożka. No i wracamy z powrotem do góry. I kolejną rzeczą, którą musimy przymocować, jest Flexi Floss. To jest Flexi Floss w kolorze Short Re. Materiał bardzo fajny do konstruowania nimf, konstruowania mikroninf. Nawet suche muchy da się z tego zrobić. Tego trzeba dozować w odpowiedni sposób. No i teraz mocujemy sobie ten materiał do haczyka. I tutaj musimy pamiętać, aby dość dobrze, mocno go sobie trzymać i musimy naciągnąć ten materiał po to, żeby nam to nie pogrubiło w jakimś jednym miejscu tego korpusu. Jak już sobie to przymocujemy, wracamy z powrotem, trzonek nam się ułożył w kształcie stożka. Odcinamy ten nadmiar. I teraz już musimy zmienić nić wiodącą. Ja teraz zastosuję nić Unii 200 w kolorze brązowym. Pozbywamy się nadmiaru tych nici. I teraz ten materiał świecący nakładamy na cały tułów w taki sposób. Pojedziemy sobie do końca główki i mocujemy, żeby się nam nie rozwiązał. Ok, no i teraz już właściwy ten materiał, ten Flexi Floss, z niego zbudujemy taką segmentację. Jak widzicie, jak ja to nie będę naciągał, to się będzie robić taka grubsza segmentacja. Jak naciągniemy, to będzie trochę mniejsza. I tak trzeba to naciągnąć w odpowiedni sposób, żeby nie za mocno, nie za
słabo, żeby ta segmentacja była i przebijała między ten flash przebijał pomiędzy tymi segmentami. O, i jest. Teraz sobie to mocujemy do haczyka. Wystarczy. Obcinamy dodatek. No, i teraz mamy taki zrobiony korpus, ale to jeszcze nie koniec. Potrzebne nam będą teraz mazaki. I to nie muszą być mazaki wodoodporne. Ja takie mam, ale nie muszą być i za chwilę zobaczycie dlaczego. W pierwszej kolejności to jest taki mazak. O. I w pierwszej kolejności użyję zielonego koloru, pokrywając muchę od góry tym zielonym kolorem tak 180 stopni od grzbietu. O, w taki sposób. A teraz kolor brązowy, ten sam mazak i tutaj delikatnie nakładamy ten mazak, rozciągając go palcem, żeby nie było tak mocno. To trzeba tak kilka razy zrobić i wtedy nam tutaj grzbiet wychodzi innego koloru. O, i jest. Jest świecące, wyszło takie matowe. I ostatnią rzeczą, która będzie cały korpus wzmacniać muchy, to jest klej UV. Bo te materiały, które są, ten FlexiFloss nie jest jakiś super mocny, super trwały, więc trzeba sobie to wzmocnić tym klejem UV. Tak, delikatnie, troszkę, niedużo. I ja sobie to rozciągam wtedy tutaj takim drucikiem, szpikulcem, żeby nam się to równo, ładnie ułożyło. On tam troszkę wejdzie między te karby, strukturę. A jak poświecimy latarką, to fajnie. To będzie teraz tak wessa się do tego materiału. Będzie cały ten korpus wzmocniony tym klejem i nie rozwali nam się po pierwszym strągu. No i dobra, i wystarczy. I teraz widzicie, jest góra, jest jakaś nić dziwna. Góra jest ciemna, dół, spód jest jasny. To tak po części imituje te kolory tych owadów, które nam tam płyną w wodzie. No i teraz już kolejną rzeczą, którą będzie potrzeba do zakończenia muchy, to jest materiał, którego ja stosuję właśnie do wykańczania takich nimfek pod główkami. To jest, zaraz wam pokażę, dubbing z wiewióreczki. Bardzo delikatny dubbing. Ja tutaj stosuję od razu finisher, widzieliście na wcześniejszych filmach. Finisherem po prostu od razu zamykam to, żeby nie było jakiegoś niepotrzebnego tam pod główką wyglądu złego, którego nie chcę, jest niepotrzebny mi. O. Tu jak mamy trochę tych za dużo tej sierści, to sobie możemy to trochę powyrywać, zmniejszyć. No i gra. Obcinamy wiodącą i mamy muszkę gotową. No i widzicie, to jest coś, co mi się naprawdę sprawdziło w tym roku. I jeżeli sobie wykonacie, spróbujecie połowić, to dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy faktycznie wam też ta mucha sprawiła dużo radości. Jak się podobała, to łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji, będzie łatwiej namierzyć wtedy kolejne filmy, a będzie na pewno tych filmów kolejnych kilka, jak nie kilkanaście, albo może jeszcze więcej. Pozdrawiam i dziękuję.